Witam Cię bardzo serdecznie. Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór. Namaste. Mentoring ze mną o numerze 35, który dotyczy ewentualnych konfliktów pomiędzy nami a naszymi rodzicami, albo z innego punktu widzenia, nasze dzieci konflikt z nami. Jakie tutaj prawa ziemskie, prawa wszechświata są w to wszystko zamieszane? Jak to rozumieć i jak doprowadzić do mistrzostwa, bo mentoring to oczywiście Twoja droga do doskonałości, Twoja droga, by stać się mistrzem, mistrzem Twojego życia, a może również mistrzem dla innych. Z moimi wskazówkami i pod moją opieką. Zaczynajmy więc. Jeżeli poruszamy temat rodzice i dzieci... To zawsze mamy tutaj bardzo wiele aspektów, które są ważne i na które należy zwrócić uwagę. Czyli bez względu na to, czy mamy na myśli nas jako dzieci naszych rodziców, czy też nas jako rodziców dla naszych dzieci, wchodzą tutaj w grę przede wszystkim sprawy karmiczne, bo bardzo często inkarnujemy w tych samych rodzinach, w różnych rolach, w różnych funkcjach, aby dojść do mistrzostwa, ale często ma tutaj miejsce również połączenie tej karmy z kodami krwi. Czyli w danych rodzinach mamy pewne schematy, pewne. Pewne zapisy w naszym kodzie krwi i one wpływają na nas i nasz stosunek do naszych rodziców, ale również stosunek naszych dzieci do nas. Bardzo trudny temat, wiem, bardzo, bardzo trudny temat, ale postaram się go ująć tak prosto, najprościej jak to tylko możliwe, bo to w prostocie leży siła do zrozumienia. A te wszystkie inne głębsze aspekty możemy poruszać w kolejnych naszych spotkaniach, jeżeli będą temat. Tutaj pytania do tego tematu. Zaczynajmy więc. Bierzemy pod uwagę powiązania karmiczne. Bardzo często inkarnujemy w danym polu, w, danej, w danym kraju, w danej rodzinie. Aby przepracować pewne rzeczy karmiczne. Często spotykamy się z tymi samymi duszami w formie ludzkiej, aby przepracować sprawy karmiczne. Czyli często nasi rodzice mogli być z nami powiązani w poprzednich inkarnacjach. Na moim przykładzie, moja mama była kiedyś moją siostrą. Czyli w innej inkarnacji była moją siostrą. Czyli Myślę, że to jest jasne i zrozumiałe. Czyli pierwsza rzecz, która jest do rozszyfrowania, zrozumienia, oczyszczenia i usunięcia, to jest zrozumienie tego, że Twoi rodzice albo Twoje dzieci mogły być z Tobą powiązane w innych inkarnacjach i macie tak zwane związki karmiczne. Dlatego już, jak gdyby od początku, może być trudno. Mogą być różne aspekty, które są związane z karmą, z negatywną karmą sprawcy, ofiary, albo w jakikolwiek inny sposób siły wszechświata chcą zwrócić Twoją uwagę na pewne procesy, które miały miejsce i które teraz się powtarzają często w odwrotnym, w odwrotnej kolejności, aby to zrozumieć i przepracować. Czyli jeżeli masz konflikt jakikolwiek z twoimi rodzicami albo z twoimi dziećmi, to pierwsza rzecz nad którą warto pomyśleć to jest oczyszczenie Karmy, jeżeli czuję, że to połączenie między wami jest jakieś takie głębsze i gdzieś coś jest innego, czyli pojawia się coś, czego nie można zdefiniować, to najczęściej jest właśnie to przesłanie na sprawy karmiczne. Jak to można sprawdzić? Oczywiście znasz dodatkowo moją metodę karteczek. Można metodą karteczek sprawdzić, czy masz połączenie karmiczne z daną z tych osób. Jeżeli nie masz pewności, możesz zamówić sobie u mnie przepowiednię, tą prostą przepowiednię tak lub nie, aby sprawdzić, czy masz połączenie z tymi osobami. Możesz od razu, dmuchając na zimne, zamówić sobie rytuał oczyszczania karmy. I tutaj uwaga, nie można oczyścić karmy jednocześnie z dwoma albo trzema osobami, czyli na każdą osobę jeden rytuał oczyszczania karmy, czyli na mamę, na tatę albo na dziecko. Kolejna rzecz, możesz rozkładać karty madame Lenormand. Jeżeli w rozkładzie pojawi się krzyż w jakiejkolwiek formie, to może być również wskazówka na sprawy karmiczne. Czyli możemy to sprawdzić według naszej intuicji metodą karteczek w połączeniu z naszą duszą, możemy to sprawdzić przy pomocy medium i możemy to sprawdzić również tak samo przy pomocy naszej intuicji, korzystając z kart. I na podstawie tego rozkładu kart możemy odczytać, czy to połączenie karmiczne istnieje. Jeżeli jesteś osobą zaawansowaną w praktykach duchowych, możesz również skorzystać.